Audycja zawiera lokowanie produktu. Sponsorem programu AgroŚroda jest firma Osadkowski S.A., lider obsługi rolnictwa. Dzień dobry, przed mikrofonem Grzegorz Kępski wraz z panem Krzysztofem Szafrańskim, doradcą z firmy Osadkowski S.A. Zapraszamy na kolejny odcinek cotygodniowej audycji dla rolników AgroŚroda. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kolejny tydzień za nami, na polach dużo się dzieje. W poprzednim odcinku bardzo szczegółowo omawiał pan ochronę herbicydową zbóż. Czy dziś kontynuujemy ten temat, czy będzie coś także o rzepaku ozimym? Dziś zdecydowanie chciałbym poruszyć temat zarówno zbóż ozimych, jak i rzepaku, o ile wystarczy czasu oczywiście na wszystkie tematy. Z racji takiej, że ostatnio nie mówiliśmy dużo o rzepaku, od tego chciałbym zacząć. Przypominając sobie poprzednie audycje, była mowa o tym, jak dokładnie lustrować i obserwować plantację rzepaku. Wspominałem również w niektórych przypadkach o wykonaniu drugiego zabiegu ochrony fungicydowej regulacji wzrostu. Ten rok dla rzepaku jest naprawdę bardzo wyjątkowy. Są rzepaki, które od początku, pomimo obaw przed trudnymi warunkami ze względu na niedobory wody, jakie widzieliśmy, poradziły sobie znakomicie. W mojej ocenie najlepiej wyglądają te rzepaki, które siane były bezpośrednio po orce. Gorzej, to znaczy bardziej niewyrównane do tej pory, są pola, gdzie był problem ze wschodami z kilku powodów, a to ze względu na siew w przesuszone stanowisko lub w nie do końca właściwie uprawioną glebę. Ciepła jesień nie spowalnia wegetacji rzepaku, zatem wśród roślin mocno rozwiniętych warto zastanowić się nad dodatkową ochroną i regulacją. Ciepła jesień to także ciągła wegetacja, a to niesie za sobą nieustanne podjadanie przez rośliny składników pokarmowych, które są dla nich dostępne. Wiemy, jak bardzo wymagającą rośliną jest rzepak. Nie lubi czekać na składniki pokarmowe, musi mieć ich wciąż pod dostatkiem, a dobrze odżywiony rzepak to lepsza jego kondycja na zimę i dużo lepsze przezimowanie. Zatem skłaniałbym się w kierunku zasilenia rzepaku ozimego azotem jeszcze jesienią. Myślę, że około 30 kg azotu w przeliczeniu na czysty składnik powinno być wystarczające. Najlepiej komponowałbym się tutaj saletrosan 26, wysiany w ilości około 100 kg na hektar. Będzie to 26 kg azotu głównie w formie amonowej, dobrze dostępnej dla rośliny, a także cenna siarka, która podana jesienią również przyczyni się do wzmocnienia kondycji fizjologicznej, a tym samym przełoży się to na lepsze przezimowanie rzepaku. Czy takiego wzmocnienia przed zimą będą wymagały również zboża, panie Krzysztofie? Myślę, że tak. Szczególnie te wcześniej siane gatunki bardziej wrażliwe na działanie zimy, chociażby takie jak jęczmień. Musimy pamiętać, że właściwie odżywione rośliny są lepiej przygotowane na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Jakie ma pan zalecenia dla naszych słuchaczy, jeśli chodzi o jesienne nawożenie zbóż mikroelementami? Na pewno warto taki zabieg dokarmiania mikroelementami i biostymulacji przeprowadzić również w zbożach. Dlaczego? Już wyjaśniam. Proponowany przeze mnie zestaw mikroelementów to mieszanina preparatów takich jak Terasor Foliar, Blackstar, OSD Mikrozboże, Nutrifoliar HPK i Adob Miedź. Mikroelementy dawkujemy 2 kg lub 2 litry na hektar, w zależności w jakiej formie występują. W takim bogatym, wysyconym zestawie znajdziemy wszystko to, co jest niezbędne dla zbóż. Terasor Foliar są to aminokwasy. Przygotowują rośliny do spoczynku zimowego. Blackstar natomiast to kwasy ulmowe, fulwowe i chuminy. Wpływają na rozwój systemu korzeniowego, a w nawozach dolistnych z grupy OSD i Nutrifoliar jest paleta mikroelementów niezbędna do właściwego rozwoju roślin i tak na przykład magnez bierze udział w transporcie asymilatów i ich gromadzeniu w systemie korzeniowym jesienią. Siarka odgrywa ważną rolę w gospodarce azotem i biosyntezie białek. Azot, fosfor, potas dostępne w produktach poprawiają ogólną kondycję fizjologiczną roślin przed zimą. Dodatkowo potas wpływa na wykorzystanie azotu, a fosfor zwiększa odporność na okresowe braki wody. Obydwa pierwiastki zdecydowanie wpływają na zwiększenie zimotrwałości. Miedź, którą podajemy w produkcie Adob, jest składnikiem i aktywatorem enzymów. Jej niedobór ogranicza wzrost roślin. Wydaje się, że rozłożyliśmy na czynniki pierwsze całą encyklopedię mikroelementów. Tak, ale to właśnie taki obraz pozwala spojrzeć szerzej na zasadność prawidłowego dokarmiania roślin mikroelementami. Rośliny dobrze zasilone makro i mikroskładnikami są zdrowsze, mają mniejszą podatność na presję patogenów, a także lepiej zimują. Panie Krzysztofie, czy zboża również narażone są na działanie patogenów jesienią? Zdecydowanie tak. Przy ciepłej, długiej jesieni zboża, szczególnie te wcześniej siane, które zdążą się już rozkrzewić, narażone są na działanie zarówno szkodników, jak i patogenów. Pamiętajmy o tym, że mszyce są na przykład wektorem chorób wirusowych w zbożach, dlatego robiąc zabieg z mikroelementami w zbożach, możemy dokonać lustracji pola i jeśli zauważymy żerujące osobniki, dołóżmy do zabiegu insektycyd. Plantacje o dużym zagęszczeniu łanu jesienią będą również narażone na działanie patogenów chorobotwórczych. W gęstym łanie warunki będą idealne dla rozwoju zarodników, dlatego spoglądamy również na plantacje zbóż, w szczególności jęczmienia ozimego, na konieczność ochrony fungicydowej już jesienią. Jest to tak zwany zabieg T0, który przed spoczynkiem zimowym roślin pozwoli skutecznie ochronić je przed niekorzystnymi
korzystnym działaniem patogenów. Po raz kolejny bardzo dużo cennych i zarazem niezbędnych informacji, panie Krzysztofie. W imieniu słuchaczy bardzo dziękuję. Uprawa to warsztat pod chmurą, którego sukces zależy od wielu czynników, a nasze zadanie jest takie, aby właściwie czytać wszelkie zagrożenia i umiejętnie się na nie przygotowywać. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Sponsorem programu AgroŚroda jest firma Osadkowski S.A., lider obsługi rolnictwa. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa. Audycja zawierała lokowanie produktu. Radio września.